Cześć. Dzisiaj zdemontujemy sobie laptopa, który ma jeszcze rok gwarancji, tak więc na 100% jest sprawny. Laptop był wystawiony na Facebooku. Tam ogłoszenie wisiało chyba jakieś 2 dni. Z tego względu, że kiedy przyszedł, nie miałem czasu go zdemontować. Tak więc w takich chwilach, kiedy komputer przyjdzie, ja nie mam czasu go zdemontować, po prostu wisi na Facebooku z jakąś tam ceną. Jeżeli się uda sprzedać, to się uda, jeżeli nie, to zawsze znajduje się chwila, kiedy już dysponuję czasem i komputer zostaje zdemontowany. Pokażę wam jeszcze przed demontażem, cyk, że komputer jest sprawny. Klik. Do Windowsa nie będziemy się logować. Znaczy, miałem taką nadzieję, ale wyszło jak zwykle. Na szczęście wyszło szybko. Znaczy wyszło, zrobiło się szybko, tak. Ja teraz sobie wejdę w pulpit. Sprawdzimy parametry. Pach. Nie jest to ta najsłabsza wersja Asusa R556L. Ten jest konkretnie na i3 czwartej generacji, 1,9 GHz na rdzeniu, 4 GB pamięci RAM, Windows 8.1, do którego klucz oczywiście jest w BIOSie, i karta graficzna GeForce 820M z własną pamięcią 2 GB. Jak widzicie, brakuje klawisza. Nawet nie sprawdzałem, czy ten klawisz działa, czy nie. Pach, pach. Zaraz sprawdzimy szybciutko. Nowy. A, dysk 1 TB. Klik. Jest to klawisz V, który działa. Tak więc super bateria. O, nie, wcisnąłem nie to, co trzeba. Bateria również działa. Czekajcie, gdzieś tutaj mam, właśnie, kurczę, no baterię przydałoby się sprawdzić, tak? Klik. Kurczę, nie wiem, czy nie miałem jeszcze jakichś gratów do sprawdzenia z tego modelu, ale chyba nie. Ok, szybciutko sprawdzimy, ile pojemności nominalnej zostało, znaczy ile pojemności nominalnej jest realnie teraz, tak? Dobra, się przebudził. Strasznie jestem nieprzyzwyczajony do jednej płytki. Tu sobie trzymam palec i wtedy mi klik nie działa już, bo coś tam wykrywa, że gdzieś tu leży palec, kurde. O. No dla mnie ta pojedyncza płytka jako wizualny efekt super, ale jeżeli chodzi o zastosowanie takie na co dzień, to jest ciężko. Baterie laptop, batery, bla bla bla. Nominalna, znaczy pojemno. Bateria jest zużyta w 21%. Pojemność realna, która nam została, to 79,3%. Tak więc, no, jeszcze trochę potrzyma. Na chwilę obecną bateria ma 55% i czas pracy, jaki jest pokazany, to godzina 50. Nie jest źle w takim razie. Kurde, i znowu telefon. No cóż, ale to klient, dla którego przed chwilą zrobiłem laptopa, więc dzwoni pewnie, żeby go odebrać, bo ode mnie telefonu nie odbierał. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. To była bardzo szybka rozmowa, ale taka bardzo rzeczowa. Dzień dobry, proszę pana, my po ten komputer będziemy w ciągu godziny. Okej? Oczywiście, że okej. No i dobra. Tak. Zasilacz podkładam już na bok. Zasilacz jest oryginalny od tego modelu.
A, czekajcie, jakieś tam paproszki, żeby nic mi się nie zapodziało, bo głupio by było na tym. No to jest jednak błyszcząca klapa, ona już tu ma gdzieś ryskę, tak? No bo laptop był kupiony z gwarancją. Jednak jako używany czy tam poserwisowy. Tak więc. A, czekajcie, kupiłem sobie te nowe śrubaczki. Może mi się to przyda do wyjmowania tych przeklętych zaślepek. Aha, kto wie. Kurde, widać, że to jest tandeta jakaś, kurczę. O, cyk. I zdjęte. Ha, to myczek. Dobra. Śrubek nie muszę. A, jeszcze sobie światełko wezmę tutaj dodatkowe. Śrubek nie muszę rozkładać. A, czekajcie. Jakoś kompletami. Chociaż w sumie może i rozłożył, bo już mi się śrubki w dobrym stanie pokończyły, tak dorzucałem dla klientów. O proszę, 4 giga RAM-u i jeszcze kostka wolna, znaczy jeden slot wolny. Nie wiem po co to zdjąłem, chyba jakiś taki nawyk. Przecież nie będę sprzedawał kadłubka bez zaślepki, tak? Czekajcie, bo mi kurde coś się tu z tym światłem sru... O, może tak będzie lepiej. Okej, i lecimy. Zobaczyć niedogodności dźwiękowe, no ale niestety mieszkam w bloku, a w bloku jak w bloku, sąsiad ma remont. Dobra, jeszcze w sumie nie mam żadnej elektroniki na wierzchu, ale żebym nie zapomniał, to już się podłączę. Cyk. Opaska idzie na nogę. Zdecydowanie wygodniej. Dobra. I działamy dalej. Kurde, wiecie co? Słabo ze światłem jest, tak widzę jak to łapie, no ale... O, ale zadzwoniło. No, okej. Zawiasy są w fajnej kondycji. Kadłubek trzyma się z całym osprzętem bez najmniejszych problemów. Czekajcie, kurczę, już dawno go nie rozkręcałem i trochę nie pamiętam co i jak. Dobra. Tutaj gdzieś coś mnie jeszcze trzyma, ale z tego co kojarzę, kiedyś mnie jakiś klient pytał, no że właśnie ma taki problem, że on go kurczę tam montuje, ale na środku coś tam trzyma. Trzeba
się przyjrzeć i zadziałać. Nie no, nic tutaj nie ma. Element musi być jeszcze sklejony gdzieś tam, co świadczy o tym, że nie był demontowany. O. Może nie był sklejony, aczkolwiek na czymś tam się trzymał. Cyk. Tutaj już elektronika na wierzchu, zaraz wyjmiemy baterię. Cyk. Jak to wygląda? Wygląda bardzo dobrze, oczywiście. Tak więc teraz, bo będę demontował od razu na gotowo, tak aby wszystkie elementy, które będą do dalszej sprzedaży, były już zdemontowane. Tak więc teraz zajmuję się touchpadem. Panda. No i dobra. Touchpad gotowy. Klawiatura zostanie razem z palmrestem. Nie chcę mi się nawet tego demontować. Przy demontażu klawiatury w tym modelu jest sporo syfu, tych klipsów plastikowych, na których ona się trzyma. Nie chce mi się tego sprzątać. No i dobra. No i dobra, słuchajcie. W środku nie jest źle, dosyć czysto. Tak więc teraz weźmiemy się za baterię w pierwszej kolejności. Później ten element i przejdziemy dalej. Dobra. Cyk. No tak, bateria. Bateria. Od razu sobie zapiszę, bo później mogę zapomnieć, chociaż w sumie będzie to na nagraniu, no ale... ...79,3%. Tak. Dobrze, że to jest dosyć plastyczne, bo bym ułamał zatrzask. W sumie strata nieduża. Nie jest on jakoś strasznie istotny, no ale szkoda by była już jakaś tam. Jeżeli chodzi o koszyk na dysk, jest on w komplecie, znaczy będzie on w komplecie z kadłubkiem, tak samo jak głośniki. Nie ma sensu tego sprzedawać oddzielnie. O, i poleciała do nieba, do piekła raczej, bo na dół. Ops.
mogłem jeszcze rzucić okiem HD Tune'em, jak kondycja dysku, ale to w sumie mogę zrobić też na swoim komputerze, więc nie jest to jakaś tam strata. Napęd GUC0N. Mamy konektor dysku. Zobaczyłem, że on taką szramę dzisiaj Bari mi przejechał pazurami, że bolało. Dobra. Właśnie jedna klik, a dobra, nie poszło. W sumie nie, dobra, najpierw wyjmę płytę, później zdejmiemy skrzydło. Jest plomba, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Układ nie jest zabrudzony. Tak więc same pozytywy. Czy płyta będzie sprzedawana z układem chłodzenia, czy bez, tego jeszcze nie wiem. Okaże się w praniu. Na etapie, kiedy już demontujecie skrzydło, znaczy odkręcacie zawiasy od miejsca mocowania, czyli tutaj w tym przypadku od kadłubka, starajcie się o coś oprzeć te skrzydło, tak żeby wam, jak już odkręcicie z jednej strony, to żeby nie obciążało wam za mocno jednej strony, gdyż mogłoby to spowodować fizyczne uszkodzenie mocowań. I tutaj teraz tak, zdejmujemy ramkę, pamiętacie? Było na którymś filmiku. No co jest? O, w prawo! I ramka zdemontowana, wszystkie zatrzaski w jak najlepszym porządku. Czy ramka? Zaślepka, bo chyba się przejęzyczyłem. No. I cóż, dalej. Zdecydowałem się go dzisiaj zdemontować, bo mam teraz chwilę, kilka godzin pewnie, zanim kurier przywiezie mi zestaw do składania dla klienta. No a wczoraj w międzyczasie kupiłem sobie drugi taki, tylko z mocniejszą grafiką, z 920 i z mocniejszą i trójką, bo tu jest czwartej generacji, tam jest chyba piątej, chyba że był to jakiś błąd w opisie. No i tyle. Więc nie będę trzymał dwóch komputerów w jednym kawałku.
części jest mało, tak więc oczywiście posłużę pomocą dla potrzebujących. Jejku, kurde, i znowu wiertara zaczyna chodzić. Ramka również zdjęta bez strat. Magnesik odpowiedzialny za reakcję komputera na zamknięcie klapy bądź jej otwarcie. Zawiasów demontował nie będę, znaczy ten wiadomo odkręciłem po to, żeby zdjąć taśmę, ale chyba będą sprzedane razem z klapą. Jeszcze to sprawdzę. Już mam tych zawiasów po pozostałych komputerach, których jeszcze nie wystawiłem, bo jakiś czas temu zrobiłem sobie taką inwentaryzację na Allegro, zamknąłem wszystkie aukcje. Nie wystawiłem je później, znaczy wystawiam ciągle. Na licytacji bez kup teraz, czy tam jest kup teraz, ale jest też cena wywoławcza licytacji. Co to się ma tak przekrzywiać? Nie no, kurde. A nie, to może tak ma być, bo okej. Widzę, że da się to włożyć, wyjąć. Kurde, jaka technologia. O. Ta siemka będzie z kamerką wystawiona. A zawiasy jak zawiasy. No, to jest element, który rzadko się zużywa. Zobaczę, jak wygląda sytuacja na naszym ukochanym portalu aukcyjnym. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, wystawię je oddzielnie, jeżeli nie, no to będą w komplecie z obudową, z klapą matrycy. No i cóż, filmik dużymi krokami zbliża się do końca. Gdzieś wpierniczyłem jedną śrubkę, ale podejrzewam, że podejdzie chociażby ta.
co by nie było braków. A nie, nie wpierniczyłem, tylko wkręciłem nie w te miejsce. O. Cyk. Zawiasy złożyliśmy. Klapa, jak widać, się popalcowała. No ale jeszcze szybki rzut oka. Na płytę. No i cóż, na razie zostawiam ją razem z chłodzeniem. Zobaczę, jak sprawa się ma na aukcjach. I ewentualnie później je zdemontuję, no ale jeszcze tego nie wiem. No dobra, dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do jakiejś tam aktywności na kanale. A teraz jeszcze sztuczka, której się nauczyłem. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj o tu. Tu. Ale będę się śmiał jak tu. Tak będę wykrzywiał, a później nie wstawię tego przycisku i psz. Dobra, miłego dnia wam życzę. Dzisiaj jeszcze postaram się nagrać złożenie tego zestawu komputerowego. Ale nie wiem, jak to wyjdzie, bo nie wiem, o które przyjedzie kurier. Na razie.